Natalia Barańska, Polska Telewizja Regionalna. Witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Znamy wyniki drugiej tury wyborów samorządowych w naszym mieście. Podsumowanie kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Światowy Dzień Mycia Rąk w Żłobku Miejskim w Dębicy. Mariusz Szewczyk nadal będzie rządził Dębicą. W drugiej turze wyborów pokonał Mateusza Kutrzebę, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Według pierwszych nieoficjalnych wyników drugiej tury wyborów samorządowych przez kolejne 5 lat burmistrzem Dębicy będzie ponownie Mariusz Szewczyk. Obecny włodarz Dębicy w dogrywce pokonał Mateusza Kutrzebę, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami Mariusz Szewczyk zamierza efektywnie i rozsądnie zarządzać miastem, tak żeby wprowadzane przez niego zmiany były wyraźnie odczuwalne przez wszystkich dębiczan. Mariusz Szewczyk chciałby być burmistrzem wszystkich mieszkańców naszego miasta, a także tych, którzy swoje głosy oddali na Mateusza Kutrzebę. Zgodnie ze swoim wyborczym programem Mariusz Szewczyk w swojej pracy na stanowisku burmistrza Dębicy będzie realizował sprawdzony kierunek zmian w mieście, zwracając uwagę na programy prospołeczne adresowane do rodzin w naszym mieście, a także na rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo oraz zdrowie i jakość życia mieszkańców. Natomiast w gminie Dębica nie było niespodzianki. Ponownie wygrywa Stanisław Rokosz, który w drugiej turze pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Adama Pieniążka. Na Stanisława Rokosza głosowało 5942 mieszkańców, natomiast na Adama Pieniążka swój głos oddało 4716 wyborców. Stanisław Rokosz od wielu lat zasiada w fotelu włodarza gminy Dębica i przez kolejne 5 nadal będzie rządził gminą. Jednak w tym roku po raz pierwszy wójt o reelekcję musiał walczyć w drugiej turze. Stanisław Rokosz zamierza kontynuować swój program rozwoju gminy, zwracając uwagę na potrzeby mieszkańców w każdej grupie wiekowej, potencjał gospodarczy całego regionu oraz kontynuowanie działań zmierzających do rozbudowy i pełnej reaktywacji uzdrowiska Latoszyn-Zdrój. W gminie Żyraków także bez niespodzianki. Wygrał ponownie Marek Rączka, pokonując w drugiej turze wyborów Krzysztofa Tylca, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więcej na temat tegorocznych wyborów samorządowych w Dębicy i regionie, a także komentarze zwycięzców i przegranych w kolejnych materiałach na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR w sieci Multimedia Polska oraz w internecie na portalu pod adresem www.ptvr.pl. Młodzi rajcy oraz włodarze gminy Dębica podsumowali kończącą się 2-letnią kadencję Młodzieżowej Rady Gminy. Zdaniem radnych wszystkie założone cele zostały zrealizowane i projekt będzie nadal kontynuowany. Przypomnijmy, że decyzją radnych w czerwcu 2016 roku powołana została Młodzieżowa Rada Gminy Dębica. Każda ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy wytypowała w drodze konkursu lub głosowania swoich przedstawicieli, którzy na posiedzeniach rady reprezentowali interesy młodych mieszkańców naszej gminy. W Młodzieżowej Radzie Gminy Dębica pracowało 21 uczniów. W październiku bieżącego roku zakończyła się 2-letnia kadencja rady i zdaniem władz samorządowych wszystkie wyznaczone cele jej działalności zostały zrealizowane. Dziś mamy ostatnią sesję 2-letniej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Myślę, że nasz cel został osiągnięty, a celem było właśnie wyposażenie tych młodych ludzi w kompetencje, umiejętności pracy na rzecz drugiego człowieka, wykształcenie takich umiejętności jak bycie liderem, bycie takim przywódcą w swojej społeczności, miejscowości. I cieszę się bardzo, że właśnie spośród tych młodych radnych już dziś możemy powiedzieć, że gro osób właśnie taką działalność podjęło. Swoje zadania spełniła Rada Młodzieżowa. Raz, że młodzież się zapoznała z działalnością samorządu, a dwa, że wysłuchiwaliśmy bardzo uważnie, my jako Rada ta starsza, uwagi. I uważam, że te uwagi były cenne. Pozyskaliśmy opinię dotyczącą przyznawania stypendiów, prawda? Była ich pozytywna opinia, nawet jakieś tam uwagi jedną znieśli. Także wydaje mi się, że zadania, któreśmy postawili przed młodzieżową, zostały spełnione. A to jest najważniejsze. Na posiedzeniach radni Młodzieżowej Rady Gminy poruszali m.in. tematy dotyczące ochrony środowiska, promocji sportu wśród młodych ludzi, a także wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Młodzi radni zaangażowali się również w pomoc chorym i niepełnosprawnym. Rajcy zgodnie podkreślali, że wszystkie umiejętności, które nabyli w przeciągu tych 2 lat pracy w Radzie, z pewnością będą procentowały w ich dorosłym życiu. Nauczyłam się głównie współpracować z ludźmi i dostrzegać takie rzeczy, których dawniej nie dostrzegałam, na przykład jak pomoc innym, no bo w sumie każdy się zajmował bardziej sobą, a tak to jak tutaj patrzyliśmy, to myśleliśmy za większość, ogólnie za ludzi w młodym wieku, takich jak my, i zgłaszaliśmy, jakie są potrzeby młodych ludzi ogólnie w gminie. 2-letnia kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica pokazała, że w naszym regionie nie brakuje młodych, ambitnych i zdolnych ludzi, którzy wykazują zainteresowanie naszą małą ojczyzną oraz problemami wszystkich mieszkańców gminy. Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym roku powołana zostanie nowa rada, która swoimi pomysłami i pracą będzie wspierała wybraną 21 października dorosłą Radę Gminy Dębica. W miejskim żłobku przy ulicy Sienkiewicza obchodzony był Światowy Dzień Mycia Rąk. Dzieci pod kierunkiem swych opiekunek przygotowały krótką część artystyczną. Zosieńka, rączki myjemy. Celem tej akcji jest uświadomienie społeczeństwu na świecie, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. Światowy Dzień Mycia Rąk ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to taki dzień, który my sobie tutaj możemy pozwolić jak najbardziej w takiej luźnej atmosferze uczcić. Dzieci u nas... Zaliczamy to do takiej wczesnej edukacji. Zawsze tłumaczę rodzicom, że ta nasza edukacja żłobkowa to nie są jakieś tam wykłady, języki i tak dalej. Są to podstawy, czyli zachowanie w łazience, mycie rąk, to zachowanie w grupie, to jest mówienie dziękuję, przepraszam, proszę. To jest właśnie taka wczesna edukacja. Dzieci z miejskiego żłobka w Dębicy od najmłodszych lat uczą się, jak ważna jest higiena, a ich nauczycielki wpajają im zdrowe nawyki. Kładziemy akcent na to, że rączki trzeba myć, dzieci muszą się tego nauczyć, muszą wiedzieć, jak korzystać w łazience z wody, z mydła, z ręczników papierowych i takich frotę. Także no, myślę, że takie podstawy dzieci sobie najszybciej to przyswajają. Dzieci zaśpiewały piosenkę, zatańczyły w kole, a po zakończonej zabawie poszły do łazienki, aby dokładnie umyć ręce. Jak podkreślają specjaliści, najprostszą i najtańszą metodą ograniczenia zachorowań jest mycie rąk za pomocą mydła. Każdy z nas wie, że myjąc ręce wodą z mydłem możemy pomóc w budowie zdrowego społeczeństwa. Po prostu trzeba myć ręce wodą, dodać mydło, spienić i spłukać czystą wodą. Szczepujemy pięknie tutaj, ładnie. To wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Miłego popołudnia.